Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj chwila odejścia może od takich wielkich problemów polityczno-społeczno-gospodarczych, tak zwanej bieżączki, jak to często nazywamy. Troszkę kwestie takie wyższe i bardziej ponadczasowe. Mianowicie w tym programie chciałbym poruszyć taki temat, ponieważ znajdujemy się od niemal roku w stanie permanentnego kryzysu i zamętu, również w sferze duchowej. Wiele osób szuka jakby swojego miejsca na nowo, szuka wyjścia, no i niestety czyhają na nich różne niebezpieczeństwa. O tym, jak się ich uchronić i jakie są takie drogowskazy na czas zamętu, porozmawiam z księdzem prałatem Romanem Kneblewskim, który się połączył z nami telefonicznie. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Serdecznie witam pana redaktora i również serdecznie witam wszystkich państwa. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, wspierania również naszego kanału i również zostawiania komentarzy. To jest takie zawsze, jeśli jest oczywiście dyskusja taka w pewnych ramach, to też jest takie interesujące. No ale już przechodząc do meritum, to jakby już na początku powiedziałem, o co chodzi. No właśnie od marca praktycznie jesteśmy w stanie takiego permanentnego zamętu i zamieszania. Widać też, że duża część kościoła trochę sobie nie radzi. To słowo trochę jest nawet moim zdaniem takie dosyć łagodne w tym zamieszaniu covidowym. No i dochodzi do takiej sytuacji, że no, często ludzie zaczynają na nowo szukać jakby miejsc, gdzie mogą praktykować swoją wiarę, no w momencie, kiedy w ich parafii okazuje się, że zamknięto przed nimi drzwi, bo są 51. czy tam 6. osobą w kościele, w zależności od etapu obostrzeń, tudzież zabrakło dla nich tych 15 metrów kwadratowych powierzchni, szukają. No i często szukają nawet nie tyle w okolicy, bo problem jest dość powszechny. Zaczynają szukać również poprzez internet, poprzez różne publikacje. Trafiają często na takich no, charyzmatycznych kapłanów, którzy tutaj mówią o wielu rzeczach tak otwarcie i wprost. No, z tym, że no, istnieje też niebezpieczeństwo, powiedzmy, zboczenia w jakąś taką niszę kościoła, czy wręcz momentami poza kościół. Więc może zacznijmy od tego, jakie są te drogowskazy. Czego należy się trzymać w momencie takiego duchowego i powszechnego zamętu? To odpowiedź jest bardzo prosta. Czego się trzeba trzymać? Po pierwsze, znaczy trzech rzeczy się trzeba trzymać. Po pierwsze tradycji. Po drugie tradycji i po trzecie tradycji. Bo to tradycja zapewnia nam ciągłość. Tradycja od trado tradere po łacinie, czyli przekazywać, to jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie pewnych zasad, wartości, wiedzy i tak dalej. No i to jest, i to właśnie, jeżeli się trzymamy mocno tradycji, jesteśmy mocno w niej osadzeni, no to nie zbłądzimy. No bo nie zbłądzi ktoś, kto wyznaje to samo, co wyznawali wszyscy dotychczasowi ojcowie, doktorowie kościoła, prawie wszyscy święci pańscy, święci kapłani, prawie wszyscy i tak dalej, tak? No więc to na pewno nie zbłądzi. Także trzeba po prostu śledzić to, co mówili dotychczas kolejni papieże, co głosili doktorzy czy ojcowie kościoła, co po prostu jest odwieczną nauką i depozytem wiary Kościoła. I wtedy jesteśmy bezpieczni. No tak, natomiast no, wiele osób po prostu nawet nie ma chyba wiedzy na temat tego, czym jest ta tradycja, bo no, śmiem twierdzić, że pomimo powszechnej katechizacji, prawda, tutaj religii w szkołach i tak dalej, no to poziom wiedzy religijnej
powiedzmy ogółu ochrzczonych, bo tu też należy stawiać dokładnie te diagnozy, no niestety no nie jest za wysoki i często ci ludzie, powiedzmy, no tak, zwłaszcza ci tacy bardziej pobożni, no mogą wpaść w jakieś takie środowiska, gdzie tak jest pięknie, jest wspólnota, ale no okazuje się, że tam jest pomieszanie z poplątaniem, że jest pomieszanie tradycji z czymś nowym. No często dużym niebezpieczeństwem są chyba też wszelkie grupy, które się powołują na objawienia prywatne, gdy no wiemy dobrze, że powiedzmy objawienia prywatne nie wnoszą nic nowego, no ale niestety dla niektórych wnoszą. Nie są ani do szczęścia, ani do zbawienia. Nikomu potrzebne, tak? Lesy tam mogą być, ale nie muszą i tego się nie należy trzymać, tylko trzymać się należy, jeszcze raz powtarzam w nieskończoność, trzymać się należy zdrowej tradycji, zdrowej pobożności liturgicznej, zdrowej odwiecznej nauki Kościoła, tego się trzymać po prostu, bo wszelkie nowinkarstwo może nas zwieść. Jeżeli coś nowego wymyślono, to nie wiadomo, co to jest i od jakiego ducha to pochodzi. Natomiast to, co trwa od wieków, no to już jest sprawdzone i na pewno bezpieczne. No, natomiast są ludzie, którzy powiedzą, że właśnie to tradycja jest nowinkarstwem, no to myślę, że dla wielu... To chyba coś nie tak. Chyba postawione na głowie, a nie na nogach. Jak może tradycja być nowinkarstwem? No, to jest po prostu no, sprzeczność sama w sobie, tak? Oksymoron jakiś taki potworny w dodatku. No absolutnie nie. No tradycja jest, trwa od wieków, od pokoleń, więc nie może być jakimś nowinkarstwem. Nowinkarstwem jest to, co się wymyśla wbrew tradycji, tak? I powiem więcej. Jeżeli jest mowa o jakimś... Boży w zasadzie, Boży, a zarazem i nasz, stary, dobry świat. On się broni jeszcze, tak? Resztkami sił, zaatakowany, jest niszczony, na naszych oczach szczególnie, za pomocą kolejnych rewolucji następujących, tak? Najpierw była pierwsza, to była rewolucja, korzeń wszelkiego zła zresztą. Bez tego nie byłoby różnych nazizmów, komunizmów, innych tam izmów. Rewolucja humanistyczna. Humanizm chodzi w glorii, jako coś bardzo dobrego, to wartościowanie człowieka, tak dalej. No jedno wielkie nieporozumienie. Humanizm sprowadzał się do degradacji, wprawdzie nie jeszcze nie ostatecznej, ale częściowej degradacji Pana Boga. Zamiast Pana Boga w centrum życia i zainteresowań i na najwyższej pozycji znalazł się człowiek. I to było wielkie nieszczęście. Stąd rozmaite wypaczenia, stąd rozmaite zbrodnicze ideologie i tak dalej, tak? Bo póki Pan Bóg jest na swoim miejscu, czyli na miejscu najwyższym, najwyższą pozycję ma w naszym życiu, jest w miejscu centralnym, dopóty wszystko jest na swoim miejscu. A jak Pana Boga degradujemy, no to wtedy wszystko się chwieje, prawda, rozmywa i tak dalej. No więc to na początek była ta rewolucja humanistyczna, no potem rewolucja heretycka, tak? Tam ci z piekła rodem heretycy, Luther et consortes, następnie rewolucja filozoficzna, potem te wszystkie krwawe rewolty, jak przykładowo ta rewolucja antyfrancuska, bo nie nazwę tego francuską, rewolucją, to była antyfrancuska rewolucja, antykatolicka, ludobójcza w ogóle i to były pierwociny socjalizmu, którego z całego serca szczerze nienawidzę jako wymysł z piekła rodem. No i potem była ta rewolucja, którą starsi z nas pamiętają, prawda? Rewolucja kulturalna lat 60. minionego stulecia. No i teraz trwająca na naszych oczach, odbywająca się,
a zdająca się osiągać już samo dno, bo nie wyobrażam sobie, że mogłoby być coś jeszcze gorszego, jeszcze podlejszego niż ta odbywająca się właśnie rewolucja obyczajowa, prawda? Te wszystkie jakieś tam, za przeproszeniem, LGBT, gendery i tak dalej. To już jest po prostu samo dno. Nawet trudno sobie było chyba wcześniej coś takiego strasznego wyobrazić, tak? No i te rewolucje niszczą nasz stary, dobry świat, niszczą porządek, ład Boży, tak? Bo u Pana Boga w niebie nie ma żadnej tam demokracji, jest monarchia, jest hierarchia doskonała zresztą i wszystko jest uporządkowane, panuje doskonały porządek. I to jest stary, odwieczny porządek. Oczywiście każde pokolenie, każda epoka coś wnosi, coś modyfikuje, ale w ogólnym zarysie trwa ciągle ten sam porządek opierający się na tych samych wartościach, zasadach, tak? I to jest Boże, to jest dobre, to jest nasz stary, dobry świat. Natomiast jeśli ktoś mówi o nowym porządku, to powinna nam się zapalać kontrolka w mózgu, że coś nie tak, że tutaj tutaj rozchodzi się swąd jakiejś siary, jak to się mówi potocznie, tak? Coś piekielnego tutaj jest, się wkrada. Jeżeli jest nowy porządek, jeżeli ktoś głosi na przykład Neue Ordnung Europas, tak? Jak to Hitler głosił. Czy New World Order, tak? Jak teraz się postuluje, tak? Nowy porządek świata. Czy jakiś tam, w jakim języku? Po łacinie Novus Ordo, tak? Nowy porządek, każdy nowy porządek, który burzy stary ład, jest z piekła rodem. Tego możemy być pewni i tego powinniśmy się zawsze ze wszech miar wystrzegać. No, ja dlatego powiedziałem o tej tradycji jako nowinkarstwu, no bo ja znam takie poglądy po prostu z autopsji. Co prawda to brzmi dziwacznie, no ale takie rzeczy się pojawiają, bo jeśli ludzie, powiedzmy... To brzmi idiotycznie po prostu. No natomiast ludzie żyją od, powiedzmy, kilkudziesięciu lat właśnie w tym nowym porządku, który uważają za swoje naturalne środowisko. I kiedy jakby pojawia się jakiś taki trend powrotu do tradycji, no zwłaszcza w momencie, kiedy ta anormalność tych nowych pomysłów no jest widoczna gołym okiem, to zresztą, no kiedy ja widzę, przepraszam, księży odprawiających, którzy chodzą w masce, chociaż nie muszą, chociaż mogą tą maskę zdjąć, to już widać po prostu, że tu jest coś anormalnego. No i widzimy, że w trakcie tej tak zwanej pandemii właśnie duszpasterstwa tradycyjne zaliczają po prostu skokowy wzrost frekwencji. Natomiast, tak jak powiedziałem, dla ludzi wychowanych w tym czymś nowym, no to jest coś nowego. To jest chyba też niebezpieczeństwo takiego podejścia do tradycji, że tu właśnie coś nowego. I potem, kiedy przykładamy tą taką nową mentalność, która musi szukać nowych doświadczeń, no to zabrniemy w jakiś ślepy zaułek. To oczywiście. A zresztą maska, maskowanie się jest no, też jest z piekła rodem. Przecież no, co innego maska, powiedzmy, na twarzy chirurga, ale to jest zupełnie coś innego, zupełnie inna bajka. Zresztą to są inne maseczki, one są bardzo często zmieniane, utylizowane, już nie noszone powtórnie i tak dalej. Tak, ale to jest zupełnie inna sprawa. O tym nie mówimy. Natomiast takie maskowanie się na co dzień, no to jest ukrywanie swojego oblicza, to jest coś nie, no po prostu coś nie tak. No, przecież Pan Bóg dał każdemu z nas twarz, oblicze jakieś, tak? Dał imię, nazwisko i tak dalej. Nie po to, żebyśmy się ukrywali i maskowali. Jeżeli ktoś się maskuje, to oznacza, że ma coś po prostu, ma jakieś złe intencje, tak? Zamaskowani bandyci wchodzą do domu na przykład, tak? Zamaskowani złodzieje i tak dalej. Także maskowanie się, ukrywanie swojej twarzy jest rzeczą ze wszech miar niegodną.
niegodną w ogóle chrześcijanina, godną natomiast potępienia. No to prawda, ale już wracając do tematu, bo no, chciałem uniknąć tej bieżączki, a ona się wciska tutaj drzwiami i oknami niestety. Natomiast tutaj jedna rzecz też, która być może zagraża takim właśnie osobom poszukującym, takie mam wrażenie, bo sam to nawet usłyszałem parę razy w kazaniu, że są ludzie, którzy cały czas się tak no, interesują. Mamy taki teraz napływ informacji, mamy duże możliwości, jeśli chodzi o zdobywanie informacji właśnie przez internet. No i powiedzmy, naturalnie się interesujemy, co tam się wydarzyło w kościele. No i tu widzimy, że tu cały czas jakieś rzeczy złe się dzieją. Tu wprowadzają jakieś nowe rzeczy, tu jakieś znowu jakieś dziwne wymysły i ten zalew informacji i to, że my musimy się temu koniecznie przeciwstawić, jakby odrywa nas czasem od takich podstawowych obowiązków człowieka wierzącego, od podstawowych obowiązków katolika, prawda, czyli no, modlitwy takiej codziennej pobożności, dbania przede wszystkim o swoje zbawienie, a nie interesowania się całym światem. Czy właśnie nie powinniśmy też zachowywać pewnego umiaru, jeśli chodzi o przyswajanie informacji tego, co się stało tam, prawda, w Rzymie czy w Warszawie. Nie mówię oczywiście, żeby się odciąć w ogóle, ale czy nie powinniśmy troszkę się przyhamować, bo czasem zdarzają się też kapłani, którzy, prawda, cały czas mówią o tym, co ktoś powiedział, czy napisał, czy zrobił, no ale chyba należy wyjść od tych prawd, które są po prostu, wynikają z Ewangelii, jakie są przekazywane, prawda, w nauce Kościoła, w liturgii i tak dalej. Oczywiście, jak najbardziej. No, trzymać się po prostu zdrowej nauki, tak? I no, nie podążać za jakimiś tam za sensacjami, tak? No bo oczywiście no, teraz na naszych, co się dzieje po prostu w naszych czasach, no? Sztucznie wyolbrzymiane i nagłaśniane są kościelne rozmaite skandale obyczajowe, tak? Ja nie mówię, że takich nie ma, są. Ale nie tyle, ile to się po prostu nagłaśnia. Czasami zresztą rzeczy zmyślone nawet są też, prawda, imputowane zupełnie niesłusznie, krzywdząco. A czasami prawdziwe, ale wyolbrzymione i nagłośnione sztucznie, tak? Także odnosi się wrażenie, jak gdyby tam, no po prostu też mi się zdarzyło parę razy, że idę ulicą, po prostu jestem wyzwany od pedofilii na przykład, tak? No żadnym pedofilem nie jestem i w ogóle wśród księży pedofilii jest bardzo mało, dużo mniej niż w niektórych, nazwijmy to, innych grupach zawodowych, co nie znaczy, że w ogóle należy to tolerować. Absolutnie nie powinno być ani jednego księdza, tak, takiego. Ale jest to po prostu sztucznie wyolbrzymione, nagłośnione. Po co? Po to, żeby po prostu ludzie odchodzili od kościoła. I tutaj trzeba się trzymać jednej zdrowej, ewangelicznej zasady. Co mówi Pan Jezus? Prawda? Mówi to o faryzeuszach i uczonych w piśmie, ale to dotyczy jak najbardziej nas, kapłanów, no bo to byli ci, którzy nauczali, prawda, w sprawach religijnych, ci wykształceni, prawda, mądrzy, którzy przekazywali religijną wiedzę, czyli to, co robimy w tej chwili, księża, tak? Czego się trzymać? Pan Jezus mówi wyraźnie: róbcie, co wam każą, lecz czynów ich nie naśladujcie. Tak? I to jest bardzo zdrowa, jednoznaczna zasada. Tej się należy absolutnie trzymać. Róbcie, co wam każą. Czyli jeżeli kapłan czegoś naucza, tak, po prostu jako człowiek Kościoła, naucza w imię Chrystusa, no to tego się trzymać, tak? Naucza. Na przykład naucza, żeby nie poddawać się rozpuście, nie kraść, nie brać i tak dalej, prawda? On tego naucza i to jest zdrowa nauka i tego się należy trzymać. A jeżeli nawet sam w ten sposób nie postępuje, tego nie robi, tak? Jako drogowskaz ma tę przypadłość, że nie podąża drogą, którą wskazuje, no to nie należy iść za nim, tak? Tylko słuchać tego, czego naucza. Bo naucza, bo to jest nauka Kościoła, tak? Więc słuchajcie
róbcie to, co wam każą, lecz czynów ich nie naśladujcie. Jeżeli gdzieś widzimy, że kapłan grzeszy, że się zagubił, że nie tak postępuje, jak powinien, to czynów jego nie naśladujmy, ale róbmy to, co każe, zgodnie ze zdrową nauką. Tymczasem tendencja jest dokładnie przeciwna. Często ludzie woleliby właśnie naśladować złe czyny kapłanów i w ten sposób się usprawiedliwiać. Przecież ksiądz też tak, to dlaczego ja nie mogę, tak? A nie robić tego, czego kapłani w kościele nauczają. I to jest fatalny błąd, który prowadzi ścieżką donikąd, tak? Na zatracenie wręcz. Także jeszcze raz powtarzam. Robić to, czego Kościół naucza. Natomiast jeżeli widzimy, że kapłan zbłądził, że grzeszy, to jego w tym nie naśladować. Tak? Dokładnie tak. No, natomiast no, powiedzmy, jeśli chodzi o taki no, źle pojmowany klerykalizm w Kościele, to ja mam wrażenie, że też niektórzy wierni tak no, nadrabiają właśnie swoje braki w pewnej wiedzy takiej katechizmowej, bo po prostu albo sami nie doczytali, albo też ich nie zachęcono do tego, żeby doczytać, albo im nie powiedziano. Właśnie nadrabiają tym, że no ksiądz tak robi, to pewnie tak jest dobrze, bo tu jest właśnie ten problem tego wypośrodkowania, tego, że no, nikt nie zjadł wszystkich rozumów i po prostu wiele osób się tak czuje, że jednak nie znają dobrze tej swojej wiary i trudno im dyskutować z kapłanem. To jest jeden biegun, dlatego przyjmują bezkrytycznie wszystko, co jest poddawane przez duchowieństwo, również te rzeczy błędne. Ale to trzeba po prostu widzieć przez księdza, dostrzegać samego Pana Jezusa, tak? I jeżeli coś nie tak jest, jeżeli coś mi się nie zgadza w tym, co ksiądz robi z tym, co wiem o Panu Jezusie, no to tego już absolutnie nie przyjmować i nie naśladować, tak? Ale zawsze się trzymać zdrowej nauki naszego boskiego mistrza i jego przykładu, tak? Też nie mamy być zapatrzeni w księdza żadnego. To byłby właśnie chory klerykalizm jakiś. Nie masz się zapatrzeć w księdza, tylko zapatrzeć w Chrystusa. A ksiądz jest znakiem jego obecności, jest jego narzędziem i w tym sensie no, po prostu czcimy kapłaństwo, tak? Ale to ze względu na Chrystusa, a nie ze względu na jakiegokolwiek człowieka, tak? Jak mówię, niech będzie jak się mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to nie znaczy, to niech będzie pochwalony ksiądz Iksiński na przykład, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W znaku, w obecności księdza widzę znak obecności samego Chrystusa i dlatego chwalę Pana Jezusa, nie tego księdza, nie tego człowieka, który jest tylko omylnym, grzesznym człowiekiem, słabym, ale Chrystusa, który przez niego przychodzi i przez niego mnie zbawia, tak? Jeżeli ja odrzucam księdza i jego posługę, no to odrzucam samego Chrystusa. Tego absolutnie nie należy robić, tak? Chociażby ksiądz był najgorszy, chociaż byłby najgorszym grzesznikiem, najgorsze rzeczy po prostu wyprawiał, to jeżeli to jest moja możliwość dotarcia do Chrystusa, to przez tego księdza powinienem się z Chrystusem spotykać, tak czy owak, tak? Przystępować do spowiedzi, nawet mając świadomość, że ten ksiądz sam jest grzesznikiem, może jeszcze gorszym ode mnie, tak? To nie o to chodzi. Ja się spotykam z Chrystusem i to Chrystus mi odpuszcza grzechy, tak? Gdyby na przykład jakiś kapłan, no strzeliłoby mu do głowy, ale ma ważne święcenia, ma świadomość tego, co robi, ale coś mu strzeliło i zamiast na patenie pięknie wyzłacanej, ślicznej, prawda, dokonać przeistoczenia, to bym mszę świętą sprawował, znaczy hostię, prawda, by tam miał i przeistoczenia dokonywał na jakimś tam, za przeproszeniem, zardzewiałym, cuchnącym deklu od puszki wygrzewanym gdzieś ze śmietnika, tak? Odpycha to po prostu, tak? Odrzuca to, sam widok tego, zapach i tak dalej, tak? I na tym by ksiądz odprawiał mszę świętą. No ale Pan Jezus przychodzi.
bo on zgodnie z obietnicą przyjdzie, nie waha się, nie cofnie tego. I dlatego, czy wzgardziłbyś ciałem pańskim, wzgardziłbyś żywym Bogiem, dlatego że tobie nie odpowiada ten suchnący, brzydki, zardzewiały dekiel od puszki? No chyba nie, bo tu jest sam Pan Jezus. I tak samo ten sam Pan Jezus przychodzi przez kapłana, nawet najgorszego. I też nie gardź Panem Jezusem, tak? Nie odrzucaj Go tylko z tego powodu, że ksiądz coś powiedział, ksiądz coś zrobił, a ksiądz to, a ksiądz tamto, tak? To nie jest istotne. Istotny jest Pan Jezus. I dlatego w liturgii sprawowanej po katolicku nie masz zapatrzeć się w kapłana. Dlatego kapłan w tradycyjnej liturgii stoi tak jak cały lud Boży zwrócony do Boga, przodem do Pana Boga. I bo nie masz się wpatrywać w kapłana, tylko masz się wpatrzeć w Chrystusa, tak jak i sam kapłan się wpatruje. Kapłan ma ciebie prowadzić do Boga. I to jest ważne. Nie ksiądz jest ważny, tylko ważny jest Pan Jezus. A ksiądz ma być, oczywiście i o to się modlimy, jak najlepszym, jak najbardziej skutecznym narzędziem w ręku Boga. Tak? I to jest, i o to chodzi tylko. No i myślę też, że dobrym takim postępowaniem w tym momencie, no kiedy różne miejsca, do których normalnie chodzimy, są pozamykane, kiedy jakby no, nie możemy tego swojego wolnego czasu właśnie zrealizować gdzie indziej, żeby no, poszukać i doczytać jakieś właśnie treści takie tradycyjnie katolickie, jakieś stare katechizmy i po prostu pogłębić swoją wiedzę religijną. Też to będzie na pewno z pożytkiem, no bo wracając do tego, co już mówiłem, że stan wiedzy jest niski, no niestety wiele osób... czytać, pogłębiać i tak dalej, jak najbardziej, oczywiście, że tak, ale niezależnie od tego robić wszystko, żeby to, co zamknięte, otworzyć i żeby wrócić do normalności. To też ma swój wymiar religijny, żebyśmy żyli normalnie, jak normalni ludzie, w sposób godny, a nie jak jakieś tam, nie wiem, brojlery hodowlane, zamknięte w boksach. Nie, no to oczywiście, natomiast to może pomóc po prostu od postrzegania wiary, tak jak ja przynajmniej to zauważam, że często to jest takie postrzeganie, no bo mi się wydaje, takie mam wrażenie, że po prostu to jest dobre, a to jest piękne, to jest brzydkie i to takie emocjonalne postrzeganie tych wszystkich rzeczy, gdzie tu no, ten element rozumowy często jest jakby wyłączany, no bo my się nie znamy, bo to jest takie skomplikowane. No tak, niedźwiadki, czyli misie, mają to do siebie, że zwodzą nas na manowce, tak? Mi się wydaje na przykład. No nie ma być to, co mi się wydaje, tylko to, co ja wiem, a co Pan Bóg mi objawił i czego Kościół naucza, a nie co mi się tam, prawda? Podobnie jak zresztą rządzą często, zwłaszcza współczesnym człowiekiem, dwa niedźwiadki, jak ja to mówię, pod tytułem mi się chce i mi się nie chce, tak? I to jest straszna tragedia, to jest klęska w ogóle życiowa. Dlaczego to robisz? Przecież niszczysz siebie, rodzinę, niszczysz życie ludzi. Dlaczego to robisz? No bo mi się chce, tak? Mi się chce. A dlaczego nie zrobisz tego? Mógłbyś tyle dobrego zrobić, tyle uratować i tak dalej, nie? Nie mogę. Dlaczego nie? Bo mi się nie chce, tak? No to jest tragedia, to jest porażka straszna. I także na to pragnę zwrócić uwagę, że tak jest takie mijano, prawda, bardzo popularne teraz na forach społecznościowych jako obelga, zresztą tego nie cierpię z całego serca, jak ktoś wyrazi pogląd niezgodny z poglądem swojego tam jakiegoś interlokutora, to tamten od razu się zwraca do niego per debilu, tak, debilu od razu, bo jemu ten pogląd nie odpowiada. No więc to się stało wyzwiskiem, ale kiedyś to nie było wyzwisko, tylko to był termin naukowy po prostu. Debil to oznaczało człowieka, który zatrzymał się w rozwoju na poziomie dziecka z czwartej klasy szkoły podstawowej, tak?
Znaczy chodziło o poziom intelektualny w tym wypadku, tak? Czwarta klasa podstawowej, czyli można wyuczyć tabliczki mnożenia, odpowiada na proste pytania i tak dalej, no ale prochu już tam nie wymyśli. Ten debilizm intelektualny jest bardzo rzadką przypadłością, rzadko się zdarza, prawda? Natomiast wręcz regułą nieszczęsną w naszych czasach stał się debilizm typu ascetycznego. Ludzie niezdolni są do ascezy jakiejkolwiek. Nie, no, nie potrafi się czegokolwiek wyrzec, nie potrafi się wysilić, żeby coś ofiarować z siebie, żeby coś dobrego zrobić, no bo mu się nie chce, bo mi się nim rządzą, tak? Mi się chce i mi się nie chce. I tu trzeba się temu mocno przeciwstawiać, trzeba pracować nad dziećmi bardzo, bardzo usilnie. Dziecko nauczyć tego właśnie zdolności do dobrowolnego wyrzeczenia się czegoś, a także do zmobilizowania się do czegoś, prawda? Do wysiłku pewnego. Dzieci powinny tę umiejętność już posiąść, bo potem będzie za późno. I jeżeli dziecko się nauczy tego na przykład, że dla Pana Jezusa to zrobi, nie dlatego, że mama czy tato kazali, tylko dla Pana Jezusa wstanie wcześnie, obudzi się, wstanie, przygotuje i pójdzie na przykład, jeżeli są w parafii, na tradycyjne rowaty na godzinę 6 rano na przykład, tak? To jest piękna sprawa, to jest wielki sukces. Czy jeżeli dziecko potrafi zrezygnować z cukierka takiego, za którymi przepada i dać tego cukierka koledze, samemu nie zjeść, a jeszcze to może ofiarować w jakiejś intencji, na przykład po to, żeby tato kolegi nie przychodził codziennie do domu pijany i nie wszczynał awantur, no to będzie piękne, będzie wspaniałe zwycięstwo wychowawcze, prawda? Naszej pracy nad dzieckiem. Natomiast jeżeli nauczymy dziecka, będziemy wychować bezstresowo, nauczymy tego, że wszystko, czego chce, to ma po prostu, co mu się zachce, a mi się chce, mi się nie chce, no to wyrośnie potem 20-letni młodzian, który się powiesi, bo dziewczyna mu powiedziała, że nie chce się z nim więcej spotykać, a jemu nigdy zabawki nie wyjęto z rąk. Tak? I to jest porażka, to jest wielka tragedia. Więc trzeba wychowywać właśnie do pewnego samozaparcia, umiejętności wyrzeczenia, umiejętności też podejmowania jakichś trudów. To jest bardzo ważne, niezmiernie istotne w życiu. No, to myślę ważne słowa też, jeśli chodzi o te właśnie czasy zamętu, które obawiam się, że szybko się nie skończą, chociaż byśmy chcieli, żeby się szybko skończyły i żeby już zapanowała ta normalność. Od nas, jeżeli będziemy szli tak potulnie jak barany na rzeź, no to się nie skończy nigdy, tak? To się nigdy nie skończy. Jeżeli się ockniemy, przebudzimy i powstaniemy, no to ma szansę się skończyć, tak? Ale to musiałoby w skali światowej oczywiście nastąpić też. Oby tak się stało i tu już myślę postawimy kropkę. Mam nadzieję, że co prawda chociaż właściwie należało, ja czasem tak mówię, jak jest temat ogromny, a po prostu czas już goni i trzeba kończyć, że właściwie należałoby postawić średnik i kiedyś do tego wrócić. No i to chyba jest właśnie jeden z tematów z takiej kategorii. No bo... Nie widziałbym przeciwwskazań. Tak. Ja też bym nie widział, ale tu już w tym momencie zakończymy. Mam nadzieję, że ten program był pouczający. Moim Państwa gościem był ksiądz prałat Roman Kneblewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania komentarzy, kciuków w górę, subskrypcji na kanale, także wspierania naszej pracy i zaglądania na stronę chrobryszlak.pl, gdzie też zamieszczamy publicystykę, a jakbyśmy przypadkiem zamilkli na YouTubie, to tam na pewno nasze materiały będą publikowane, tylko w ramach w formie odnośników do innych jakichś zapasowych platform. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce.